większość jest dyscyplin takich, że korzystają z nich chłopcy. A trzeba właśnie wyjść i pokazać jakieś zajęcia sportowo-rekreacyjne, żeby były typowo dla dziewczynek. Nie bój się, chodź. I co, przychodzisz dzisiaj? Tak? O której będziesz? Ale już skończyłaś lekcję? Co ty teraz idziesz? Okej, ale 14? O 14 będziecie? Super. Według mnie najskuteczniejszy sposób to jest bezpośredni kontakt i wychodzenie do dziewczynek. To jest według mnie taka rola animatora, że trzeba zachęcać w ten sposób. Nie tylko w godzinach pracy na Orliku, ale poza nim. Dobry, dobry. O, zachęcimy też. To są takie latające Zośki. Grałyście kiedyś w Zośki takie normalne do kopania? Nie kopałeś się nigdy Zośką? Trzymajcie, dziewczyny. Czy w szkole, w pasie, po mieście, po parku? Wtedy, to jest ten pierwszy kontakt. Ona ma czuć, że animator potrzebuje tej dziewczynki na Orliku i będzie się czuła tam swobodnie. Która następna? Która jeszcze nie próbowała? Dziewczyny, próbujcie wszystkie. Próbuj, na środek, spróbuj odbić. Raz. Próbuj jeszcze raz, bo ci wyjdzie zaraz. Raz. Dwa. Super, dwa razy. Próbuj. Raz, dwa, próbuj. Próbuj. Ale koło! Halo! Ale... I będziemy bawić się między innymi też z Zośkami. Ale będzie też u nich hokej, mini tenis ziemny, badminton, konkurs tańca, konkurs rysunkowy. Zaraz po szkole na Orliku. Która dziewczyna chce? Kto? Dziewczyny? Nie, dlaczego nie? Odrabiamy najpierw lekcje, żeby mieć wolne popołudnie, a potem całego Orlika opanowują dziewczyny. Tylko dziewczyny. Na początku dziewczynki mają zajęcia pozornie nic nie mają wspólnego ze sportem, z aktywnością fizyczną, ale przez nie zachęcamy dziewczynki do przyjścia na Orlika, a później możemy z nimi wykonywać ćwiczenia mini tenis ziemny, w badmintona często grają i od niedawna nowa wprowadzona dyscyplina unihockey. To jest typowo dla dziewczynek. Znaczy, to jest dla każdego dyscyplina, ale chciałem właśnie, wprowadzając tą dyscyplinę, zachęcić w pierwszej kolejności dziewczynki. Możesz podać sobie zrobić. Super. Dzień dobry. Dzień dobry. Do trzech! Od siebie było przedtem. Ich morale w tym czasie, w tym momencie rosną, żeby one się czuły swobodnie. Kosztem chłopców. Czasami chłopcy nawet wychodzili z Orlika. Ale później to się wszystko konsolidowało i dziewczynki już śmiało chodziły nawet na środek Orlika, grały w piłkę, nie miały żadnych tam barier.